Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie, szczęść Boże, z tej strony Najka i dzisiaj hardkorowe Q&A, ale związane stricte z religią. Tutaj parę takich pytań, które w dzisiejszym odcinku się pojawią. Zanim przejdziemy do rzeczy, to pragnę przypomnieć, że można wspierać mój kanał i uzyskać za to przeróżne bonusy. Tam obok przycisku subskrybuj jest przycisk wesprzyj. Fajnie, że jesteście i pozdrawiam Was bardzo cieplutko, dziękuję. I przechodzimy już do rzeczy. Czy aseksualność to grzech? Z tego co mi wiadomo, to nie jest grzechem. Dalej, jaki najgorszy grzech popełniłaś? No tutaj wstyd się przyznać, bo... Znaczy, ja to traktuję tak, dobrze, że jest mi wstyd, bo gdybym się tym chwaliła na lewo i prawo, to oznaczałoby to wręcz taką pychę, taką grzeszną pychę, że ojejku, ale czego ja to nie robiłam w ogóle. Natomiast jest to grzech związany z nieczystością. Oczywiście nigdy z nikim tak stricte nie współżyłam, natomiast jakieś takie inne gorsze rzeczy... Znaczy gorsze, no, dla mnie gorsze na ten moment się pojawiły, których bardzo żałuję. Oczywiście w spowiedzi byłam, więc zostało mi to przez Pana Boga wybaczone, więc jak ktoś tutaj też taki grzech ma, polecam po prostu pójść do spowiedzi, naprawdę kamień z serca. No. Co uważasz o karze śmierci? Ja jestem raczej temu przeciwna. W sensie nawet nigdy nie myślałam o tym, żeby właśnie za tym być. Ja wiem, że na świecie są przeróżne zbrodnie. Są pedofile, którzy krzywdzą ludzi, są inni zabójcy i tak dalej. Ludzie, słuchajcie, naprawdę serce się kraje, jak o tym wszystkim się słyszy i się o tym wszystkim czyta. Natomiast ja i tak jestem za tym, żeby ktoś po prostu poszedł jakby do więzienia, bo ja uważam czasami, że taka kara śmierci to jest takie skrócenie komuś po prostu życia. No patrzcie, jak ktoś zrobi coś złego i go po prostu za to, wiecie, zabiją, to i tak to nie zmieni, bo ten facet albo kobieta i tak umierają i co potem? Co potem? A tak jak w więzieniu, to przynajmniej będzie miał taką nauczkę, posiedzi tam, pomyśli nad sobą i tak dalej, no. Nie wiem, uważam, że kara śmierci to jest wręcz tak jakby pójść na rękę tej osobie, która zrobiła coś złego, bo to jakby skraca jej męki, jej życie i ona nic więcej nie może zrobić i tyle. Ja rozumiem, że życie to jest największa wartość, jaką mamy, ale uważam, że to jest bez sensu. Uważam, że ta osoba po prostu powinna iść do więzienia. Czy pod wpływem rozmowy z ludźmi o innych poglądach jesteś w stanie zmienić swój światopogląd? Powiem tak, w moim życiu przewinęło się wiele ludzi, naprawdę masa ludzi. I tutaj mówimy i o przyjaciółkach, i o jakichś mężczyznach w moim życiu i zawsze było tak, że nawet jak ktoś miał stricte przeciwne poglądy do moich, nie dał rady ich zmienić. Nawet gdy kiedyś w moim życiu był chłopak, który miał bardziej ortodoksyjne poglądy ode mnie, tak, da się mieć bardziej ortodoksyjne poglądy ode mnie, to nie dało się mnie zmienić, kompletnie nic, mnie to nie ruszało. Ja tylko byłam taka zbulwersowana, bo on mi narzucał z góry swoje zdanie, a ja jestem jeszcze taka, że jak na przykład jestem z kimś w związku, to staram się pójść na taki kompromis i jeśli komuś coś nie pasuje we mnie, to staram się nad tym pracować, a on był właśnie taki, że nie ma być tak jak on chce i koniec. Tak samo w przyjaźni z dziewczynami. Miałam na przykład przyjaciółki, które właśnie stricte były osobami LGBT i z nimi się świetnie dogadywałam, nikt nikomu nie wchodził w drogę, mimo że wiedzieliśmy, że mamy inne poglądy. No, natomiast ciężko zmienić mój punkt widzenia. Naprawdę bardzo ciężko, bo jestem jakby tak wyszlifowana pod względami swoich poglądów. Jakie są fajne kanały religijne, które polecasz? Co sądzisz o kanale Jednym Sercem? Kanału Jednym Sercem nie kojarzę. Natomiast polecam serdecznie kanał takiego w sumie komentarii religijnego Dawid Mysior. Bardzo mi się podoba ten kanał, fajnie mówi. Inne kanały, które polecam tutaj, może nie kanały, a raczej ludzi, których warto słuchać, to na przykład ksiądz Pawłukiewicz, ksiądz Glas i ksiądz Chmielewski. Oni mówią o wszystkim bez owijania w bawełnę, przedstawiają wiarę taką, jaką ona jest, bez żadnego ludziom mylenia oczu, nie są fajno księżmi tacy, którzy po prostu łaskają człowieka po głowie i mówią: ojejku, nie martw się, Pan Bóg ci wybaczy, nawet nie pójdzie do spowiedzi. Bo są tacy księża, którzy na YouTubie tak przedstawiają wiarę, że to po prostu jest nie do przyjęcia, ale my dzisiaj mówimy o tych dobrych księżach i dobrych ludziach, które ja tutaj polecam, więc to są właśnie te 4 osoby, które polecam. Czy rozwód jest czymś złym w sytuacji, gdy jedna osoba się znęca i wtedy życie drugiej jest... Nie wiem, co tam jest dalej napisane, natomiast podejrzewam, że tu chodzi o to, że życie tej drugiej osoby jest zagrożone albo kiepskie i ta osoba po prostu nie daje sobie rady z tą osobą, na którą się znęca. I teraz patrz, ja nie wiem, jak to wygląda, nie wiem, natomiast ja wiem jedno, że jeśli na przykład taka osoba stricte, która się znęca nad nami i tak dalej, wytoczy nam właśnie sprawę o rozwód, to będzie tylko i wyłącznie z jej winy, czyli ta osoba bierze na sobie bierze na siebie też swój grzech. Też bierze to, że po prostu ona chce nagle tego rozwodu, nagle złamie tą przysięgę małżeńską i że nagle chce żyć w osobności nawet z innymi ludźmi, znaczy z inną kobietą albo mężczyzną, zależy kto jest tym, kim jest. Więc wiem, że w momencie, w którym ta osoba zażąda sobie rozwodu, to ta osoba będzie jakby tak bardziej winna, bo wiem jak życie wygląda, bo to nie jest już tak jak wy tutaj widzicie, ojejku, że Najka sobie siedzi przed ekranem i tyle i nie wie co się dzieje, bo siedzi w piwnicy albo pod kamieniem. Ja wiem jak to wygląda. Natomiast są różne sytuacje życiowe i tutaj by trzeba było znać całą sytuację, a nie tak ogólnie, no czy rozwód jest czymś złym. Bo ogólnie wiadomo, że rozwód jest czymś złym, ale zawsze można pójść też w separację, można pójść w jakieś odizolowanie się, w jakąś terapię, bo najgorzej jest właśnie jak partner, w sensie małżonek nie chciałby współpracować i nie rozumiałby swojego błędu, i, bo też są właśnie takie sytuacje. Wtedy już jest gorzej, bo dalej no naprawdę, ale wszystko da się rozwiązać. Ja wierzę, że z Panem Bogiem każdy problem da się rozwiązać. Może to zabrzmi bardzo głupio i infantylnie, jak to niektórzy mi mówią, ale jak to mówi ksiądz Twardowski, ja Panu Bogu wierzę jak dziecko. Wiem, że współżycie w ciąży to grzech, ale co w sytuacji, gdy kobieta jeszcze nie wie o ciąży? Słuchaj, jak ktoś nie wie, że jest w ciąży, to wiadomo, że to grzechem nie jest. Gorzej, gdy to jest świadoma ciąża, oni wszyscy, i mąż i żona wiedzą o tym, że małżonka jest w ciąży, a i tak do tego dążą, bo to jest właśnie narażanie dziecka na grzech nieczystości w przyszłości. O duszę dziecka należy dbać jeszcze zanim ono pojawi się tutaj właśnie na świecie, bo one już jest, wiesz, w łonie kobiety. Kobieta jest w stanie błogosławieństwa, trzeba ją wtedy podwójnie cudownie traktować, modlić się za nią i szanować jej ciało. I ciało tego dzieciątka, które w jej łonie się rozwija. No, ale to właśnie mówię, jak ktoś o tym wie i świadomie leci właśnie w te współżycie, to wiadomo, że to wtedy jest grzechem. Ale jeśli ktoś nie wie, to sytuacja ma się inaczej. Czy osoby, które nie wiedzą o istnieniu Boga, na przykład biedni z Afryki, mogą być zbawieni? Tak, jak najbardziej mogą być zbawieni. Jak się modlić, żeby Bóg posłuchał? Bóg słucha każdej naszej modlitwy, On słyszy wszystkie nasze myśli. Nawet jak ty myślisz, że nikt cię nie słyszy, jak schowasz się pod kołdrą jak schowasz się pod kołdrę do szafy, Bóg wszystko widzi i wszystko słyszy, co ty nawet masz w myślach. Słyszy każde swoje słowo, które wypowiadasz na głos, jak i które właśnie tutaj masz w umyśle. Natomiast tutaj chodzi o to, o jedną ważną kwestię. Jedną malutką, która ma ogromne znaczenie. Mianowicie chodzi o wiarę. Trzeba wierzyć w to, że Bóg nas słyszy i że Bóg nam pomoże. W Piśmie Świętym jest taki świetny cytat dotyczący właśnie wiary. Polecam ci go przeczytać, on ci wiele rozjaśni. Nie uważasz, że jak na katoliczkę odsłaniasz za dużo? Nogi, dekolt, ramiona. No dzisiaj taka dosyć jestem ubrana, popatrz. Nie dość, że mam dresy, jakieś takie wnieśniackie. Mam jeszcze sweter. Tu mi tyle ramiona widać, że aż tyle. No ma jeszcze mi szyję widać, nie? Natomiast teraz tak poważnie mówiąc, słuchaj, ja jestem zwykłym człowiekiem, jestem zwykłą osóbką i też w lato chodzę, bardziej bym powiedziała, w koszulkach na ramionczkach. Natomiast tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, gdzie się takie ubranie zakłada, bo różnica jest, jeśli tak sobie chodzę po domu, a różnica jest, gdybym wychodziła tak na randkę z mężczyzną, półnaga, ubrana, jak kobieta lekkich obyczajów i tak bym po prostu poszła, nie wiem, na miasto i wszyscy ludzie by mnie tak widzieli, bo wtedy by to oznaczało, że daję im zły przykład. Natomiast ja tutaj traktuję coś innego jak, wiesz, wyjście na miasto, wyjście do kościoła, a siedzenie w domu. Bo wiadomo, że do kościoła bym się raczej też nie ubrała tak, żebym poszła tam z dekoltem i tak dalej. Ale właśnie jedna kwestia. Nie sądzę, żebyś kiedykolwiek widziała chociaż kawałek mojej piersi. Zluzujmy trochę, dobra? Bo ja jestem katoliczką, nie jestem jakby święta ani nic, ale tutaj chodzi o to, żeby ubierać się mimo wszystko schludnie i godnie, a nie tak, żeby wszystko odkrywać. Bo jeśli kobieta zbyt wiele odkrywa, to znaczy, że ma zbyt małą pewność siebie i tak naprawdę nie czuje się w głębi duszy piękna. Ona po prostu chce, żeby ją ktoś podziwiał. Właśnie można też pójść w drugi sposób, to jak robią to teraz influencerki, czy to z Polski, czy z zagranicy, że usłaniają za dużo, bo się czują zbyt piękne. To już jest wręcz taka pycha. No. Jak radzisz sobie z momentami zwątpienia, wypalenia, czy to duchowo, czy to w innych kwestiach? Ja to zawierzam wszystko Panu Bogu. W listopadzie miałam kiepską sytuację, naprawdę było mi okropnie. Mianowicie tak, nie dość, że byłam chora, znalazłam wtedy taką pracę, w której tak dosyć fizycznie, ja bym powiedziała, że kiepsko było jakby wytrzymać. Inna kwestia, była ta sama sytuacja z tą Izą, że mi ludzie wmawiali coś, czego ja w życiu nie zrobiłam. I jakby ludzie się na mnie uwzięli, takie wiadomości dostawałam. Ludzie, słuchajcie, takie po prostu pogróżki, że przyjdą pod mój dom, że mi zrobią to, po prostu takie stricte groźby już naprawdę karalne. I mnóstwo tego było, naprawdę mnóstwo. Pisali nawet do mojego właśnie wtedy, no, znaczy teraz już byłego, ale wtedy chłopaka i w ogóle. I ten chłopak w tamtym momencie jeszcze nie zostawił. Więc ja już czułam się, ja pierniczę, gdzie jest Bóg? Ja tu robię tyle rzeczy i staram się być tak dobrym człowiekiem, gdzie On jest? I pamiętam, że wtedy, w tamtym momencie rozmawiałam z takim jednym księdzem i ten ksiądz mi powiedział, że właśnie najważniejsze jest to, żebym ja wreszcie zrozumiała, że Gdy ja mówię, że Pana Boga przy mnie nie ma, to On jest najbliżej mnie. Ja Jemu to wszystko powierzyłam, poszłam później do spowiedzi. Kamień z serca mi spadł i nagle cała radość z mojego życia wróciła. O, potem jeszcze pojawił się taki jeden grzech i tak jakby napiętnowało to już w ogóle wszystko, tak już wiesz, to jest tak jakbyś miał siniaka i naciskał tego siniaka i sprawdzał, czy boli. To ten grzech właśnie taki był, że jeszcze docisnął sobie tego siniaka tym grzechem, no. Ostatecznie wszystko dobrze się skończyło, ja to wszystko zawierzyłam Panu Bogu i polecam każdemu, kto ma jakiekolwiek wątpliwości na jakiejkolwiek sferze swojego życia, w jakiejkolwiek dziedzinie życia, czy to w pracy, czy w związku, czy właśnie w sprawach duchowych, polecam wszystko zawierzyć Panu Bogu, On się wszystkim zajmie, ale musisz wierzyć, że Pan Bóg się tym zajmie i nie szukać samemu rozwiązania, tylko dać Bogu działać. I to, kochani, na tyle w dzisiejszym odcinku. Fajnie, że wysłuchaliście do końca. Pamiętajcie, że możecie wspierać mój kanał i uzyskać za to przeróżne bonusy. I w sumie chyba tyle. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki. Szczęść Boże.